Monika Jaruzelska w ostatnich tygodniach przeżywa pasmo prawdziwych sukcesów. Jak właśnie ustalili dziennikarze, nie ograniczają się one wyłącznie do życia zawodowego. Bliska osoba z otoczenia córki znanego generała wyznała: że w najbliższych miesiącach jej rodzina się powiększy. Monika Jaruzelska po bardzo udanych dla siebie wyborach samorządowych postanowiła udać się na kilkudniowy wypad na Mazury. Okazało się, że nie tylko tam odpoczywała. Ale także zbierała siły przed przełomowym momentem w swoim życiu. Monika Jaruzelska powiększy swoją rodzinę. Monika Jaruzelska osiągnęła niedawno bardzo ważny sukces polityczny. Udało jej się zostać radną w Warszawie. A do tego zrobiła to jako jedyna kandydatka z obozu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dodatkowo pojawia się coraz więcej pogłosek dotyczących jej możliwego startu w kolejnych wyborach prezydenckich. Jak podaje Super Express, bardzo udany okres kariery. Przejdzie teraz w pasmo sukcesów w sferze prywatnej. Po kilkunastu latach spędzonych jako singielka, Jaruzelska nareszcie zdecydowała się na wyjście za mąż. Tajemniczym kandydatem na męża ma być starszy od niej o 8 lat francuski arystokrata. Podobno para zna się już od dłuższego czasu. Wzmianki o mężczyźnie miały pojawić się już przed 5 laty. W książce Towarzyska Panienka, która wyszła spod pióra warszawskiej radnej. Po studiach wyjechałam na jakiś czas do Francji. Chodziłam tam do szkoły, uczyłam się francuskiego. No i zakochałam się w pewnym Francuzie. Starszy ode mnie 8 lat, miał już spory zasób życiowego doświadczenia. Bo był wdowcem, po samobójczej śmierci żony. Pochodził z bardzo dobrej rodziny. Miał wzięte biuro architektoniczne, piękne mieszkanie z tarasem i widokiem na wieżę Eiffla. Na co dzień jeździł Daimlerem, pisała w swojej książce. Ich znajomość przeżywała jednak bardzo wielkie wahania. Za pierwszym razem ich uczucie nie przetrwało przez coś, co można określić jako zderzenie światów. Ostatecznie przekonałam się, że ten związek nie miałby szans, gdy przyjechał do Polski.
Na samym początku lat 90. w Warszawie otwarto. Sieć francuskich sklepów Michel Badre luksusowych i czynnych całą dobę. Aby wejść do środka, należało pokonać bramki, coś tam przycisnąć, by je otworzyć. Nie mogłam sobie z tym poradzić. On natomiast zrobił to jednym sprawnym ruchem. Bo przecież tego typu sklepy od dawna funkcjonowały we Francji. Niby głupia rzecz. Ale wtedy właśnie przekonałam się, że nic z nas nie będzie, wyznała na łamach swojej książki. Jak okazuje się z doniesień Super Expressu, uczucie powróciło. Do Jaruzelskiej po wielu latach i teraz jest już ona gotowa. Na związanie się z tajemniczym wybrankiem do końca życia. Ślub podobno zaplanowano na połowę przyszłego roku. Monika Jaruzelska raz na jakiś czas pojawia się publicznie. Na przestrzeni ostatniego półtora roku promowała swoją książkę na targach książki. Brała udział w debacie oraz spotkaniu służb mundurowych. Pojawiła się również na konferencji SLD pod pomnikiem. Wdzięczności żołnierzom Armii Radzieckiej w Parku Skaryszewskim. W ostatnich wyborach została radną w Warszawie. Córka Jaruzelskiego jest lubianym obiektem do fotografowania przez paparazzi. W tabloidach można było oglądać. Jej nagie fotki. Oprócz tego jest też sporo zdjęć z nieoficjalnych sytuacji z jej pobytu na Mazurach. A czy wkrótce będziemy podziwiali fotografię Moniki ze ślubu? To niewykluczone, bowiem Jaruzelska szykuje się do zamążpójścia. Ponoć ma się to stać w połowie przyszłego roku. Jak czytamy w Super Expressie, narzeczony to nie byle kto, bo francuski arystokrata. Monika swego czasu zdradziła co nieco na temat tego mężczyzny. Pisała o nim ponad 5 lat temu w książce Towarzyszka Panienka. Wyjawiła wówczas, że ukochanego poznała podczas pobytu we Francji. Chodziła tam do szkoły, w której szkoliła język francuski. No i zakochałam się w pewnym Francuzie. Starszy ode mnie 8 lat, miał już spory zasób życiowego doświadczenia. Bo był wdowcem. Po samobójczej śmierci żony. Pochodził z bardzo dobrej rodziny. Miał wzięte biuro architektoniczne, piękne mieszkanie.
tarasem i widokiem na wieżę Eiffla, na co dzień jeździł Daimlerem. Był mało francuski, raczej charakteryzował się brytyjskim sposobem bycia. A więc rodzaj eleganckiej, flegmatycznej ogłady pisała. Dodawała, że czuła się przy nim spokojnie i bezpiecznie. Na początku wszystko układało się dobrze, lecz do czasu. Rozstali się, ale teraz znów są razem. Obydwoje bardzo się kochają, zdradza Superekspresowi informator.